Biznes jest prosty. Lekcja warta pół miliona. Jak bardzo ryzykowny jest biznes? Polska to kraj ludzi z niewykorzystanym potencjałem. Setki tysięcy osób budzi się rano i idąc wcześnie do pracy, marzy o własnym biznesie o wolności, o swobodzie podejmowania decyzji i braku szefa. Jest wiele powodów, dla których warto założyć biznes. Wystarczy zapytać przedsiębiorców, dlaczego założyli swoje firmy. Pewnie większość odpowie, że biznes to duże możliwości finansowe to kontakt z nowymi klientami to spełnienie marzeń to wolność wyboru to duża swoboda planowania swojego czasu. Trudno się nie zgodzić z tymi powodami ale co z drugą stroną medalu? ZUS, koszty, podatki nietrafione inwestycje kredyty roszczeniowi klienci bardzo często długi, wpadki, porażki. Ryzyko wszędzie kryje się jakieś ryzyko. I tutaj też trudno się nie zgodzić. Biznes jest ryzykowny. To jeden z głównych powodów, dla którego wielu ludzi siedzi w pracy, której nie cierpi, marząc o czymś swoim. Setki tysięcy osób nie podejmuje żadnego kroku w kierunku własnego biznesu z powodu ryzyka, jaki nad nim wisi. I naprawdę nie ma się co dziwić, że wielu tego ryzyka nie podejmuje. Można by powiedzieć, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana, albo ten nic nie ma, ale można powiedzieć, że kto ryzykuje, też go wcale pić nie musi, czyli szampana. Podejmowanie ryzyka wiąże się z ogromną presją psychiczną, z którą nie każdy umie sobie poradzić. Jeśli jesteś osobą, która boi się ryzyka, Lepiej nie zakładaj firmy, ale jeśli boisz się ryzyka, ale nadal chcesz założyć swój własny biznes, to powiem krótko: ryzyko to iluzja. Ryzyko to tylko nasz strach przed nową drogą, to tylko strach przed konsekwencjami podejmowanych decyzji. Wiele razy zastanawiałem się, jakie jest to słynne ryzyko w biznesie. I wiesz co? Stwierdzam, że ryzyko jest w naszej głowie. I bierze się z niedoinformowania i braku odpowiedniej wiedzy. Strach jest tylko wtedy, gdy czegoś nie wiemy lub nie rozumiemy. A im więcej rozumiesz i umiesz, tym mniej się boisz. Tak jest w każdym obszarze naszego życia. Nie ma ryzyka tylko wtedy, gdy podejmujesz odpowiednie kroki, by go nie było. Odpowiednie umiejętności likwidują ryzyko do zera. Oczywiście, wchodząc na nowy grunt działalności, nie możesz przewidzieć wielu konsekwencji. Ryzyko to tylko i aż jakieś konsekwencje. Ale jakie? Długi porażka, śmiech otoczenia, komornik, licytacja domu i co jeszcze gorszego możecie spotkać? Oczywiście wiąże się to z ogromną presją psychiczną, ale czy to są konsekwencje, z którymi ludzie nie potrafią sobie radzić? Owszem, potrafią, nawet świetnie. Codziennie wielu sobie z nimi radzi i nawet pisze książki, jak to uczyniło. Gdy masz świadomość tego, co robić na wypadek porażki czy długów, czy jakichkolwiek innych złych konsekwencji, ograniczasz ryzyko do zera. Jeśli nie masz świadomości, poznaj ludzi, którzy mieli takie problemy i je rozwiązali. Wtedy przestaniesz się bać. Człowiek najbardziej się boi, że zostanie sam z problemem. I że problem dotyczy tylko jego. Na świecie jest mnóstwo osób prowadzących biznes, którzy mają podobne historie. Kredyty, długi, porażki są wbudowane w niemalże każdy rynkowy sukces. Dlatego nie ma się co bać, tylko brać na klatę to, co przyniesie nasze działanie. Jeśli jesteś gotów podjąć ten dyskomfort psychiczny, to pamiętaj: nie ma sytuacji bez wyjścia. Świat na zewnątrz tworzą ludzie i piszą książki jak? Trzeba się otworzyć na wiedzę i doświadczenia innych, by minimalizować negatywne konsekwencje naszych działań. Pamiętaj, żadne z tych konsekwencji nie są na tyle straszne, by normalny, zwykły człowiek nie mógł się z nimi skonfrontować. Mam wielu przyjaciół prowadzących biznesy. Jedni świetnie zarabiają, inni mniej, ale nie zawsze tak było. Komornik, sprawy sądowe, niezapłacone faktury zdarzają się często. Doświadczenie tych niedogodności powoduje, że przedsiębiorcy rosną w siłę. Dawaj z siebie 100% i bądź cierpliwy. Efekty przyjdą. W ciągu 7 lat budowania swojej firmy straciłem trochę pieniędzy. Dużo też zarobiłem. Było wiele porażek i kilka sukcesów. Nie zawsze się opłacało, ale warto było. Pamiętaj jedno, gdy będziesz w sytuacji, z której nie będziesz widział wyjścia, napisz do mnie maila. Znajdziemy je. Marcin Ujejski, 7 kwietnia 2016 roku. Czytał Mateusz Dudek.